Nie rośnie już! Nie rośnie! Przestań! Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie w naszej kuchni, a dzisiaj będziemy gotować. Tak w ogóle, to jestem Marta, jest na kanale Enjoyment Family. Nie gotować, a piec właściwie. Przygotujemy sobie ciastka, mi się zawsze marzył piękny, wielki strój z takimi ogromnymi ciastkami, które każdy sobie może wziąć do kawki i niech on sobie stoi na blacie. Także dzisiaj spróbujemy zrobić takie ciastka czekoladowo-orzechowe. Potrzebujemy mąkę, masło, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną, 3 łyżeczki jednego i drugiego, masło orzechowe, cukier trzcinowy, szczyptę soli, jedno jajko i groszki czekoladowe albo czekoladę mleczną pokrojoną po prostu, wiecie, taką zwykłą w tabliczce, w mniejsze kawałki. A jeszcze do tego wszystkiego jest ekstrakt waniliowy. Ja mam prawdziwy cukier waniliowy, nie wanilinowy, który jest w sklepach, tylko waniliowy. Najpierw odpalimy sobie piekarnik, 175 stopni góra-dół, prawie jak zrobimy to wszystko, to piekarnik nam się nagrzeje i nie będziemy musieli czekać. Okej, górna, dolna grzałka i 175 stopni Celsjusza. Dobra, piekarnik nam się grzeje i możemy zacząć mieszać w tym wszystkim. Warto wyjąć sobie wcześniej składniki, żeby były w temperaturze pokojowej. Szczególnie chodzi tutaj o masło, które powinno być miękkie, bo wtedy łatwiej będzie się je ucierać, ubijać i tak dalej. Jak wyjmiecie je świeżo z lodówki, ono będzie twarde i no, będzie to ciężko zrobić. Ja przerabiałam też opcję wkładania do mikrofalówki, żeby je rozpuścić, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ono ma być, wiecie, ciałem stałym, nierozpuszczonym. To dzielimy to na dwie części. Składniki takie bardziej mokre i suche w osobnej misce. Ja będę do tego używała robota do ucierania. Możecie używać miksera. Do miski wkładam sobie masło. Następnie dodajemy masło orzechowe. I cukier trzcinowy, który pozwoli nam to wszystko dobrze utrzeć między sobą. I to wszystko dajemy razem, włączamy mikser i zajmiemy się drugą częścią. Do tego jeszcze będziemy wkładać jajko, ale nigdy nie wkładajcie jajka podczas ucierania masła z cukrem. Zrobiłam to raz w życiu, mama mnie opieprzyła, wyszedł nam taki syr. Skoro tamte składniki nam się już mieszają, teraz zajmiemy się suchymi i do mąki musimy wrzucić proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną, zwykłą tą kuchenną. Wkładamy do środka oraz szczyptę soli. Ja sobie to wszystko już wcześniej przygotowałam, żeby nam było łatwiej i nie tracić na to czasu. I te składniki między sobą mieszamy i potem będziemy je dodawać do poprzedniej masy. Dobra, ja sobie zdejmę tu z boku, żeby to się wszystko dobrze wymieszało. Jeszcze został. Widzicie, jak to wszystko zmieniło kolor. Niesamowicie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Widać to tu, o. No widać. Teraz dodam cukier waniliowy do środka jeszcze. Teraz dołożymy do tego jedno jajko. I ubijamy dalej. Wsypujemy mąkę, którą wcześniej wymieszaliśmy z proszkiem do pieczenia i solą do całej naszej masy. I ostatni składnik, mój ulubiony, czyli groszki czekoladowe albo pokrojona w kostkę czekolada. I wrzucamy ją tutaj do środka. Mission impossible. Po krótkim zastanowieniu stwierdziliśmy, że mamy za mało groszków. Starczy! Napisała czekoladę! No i o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi.
Dobra, ciasto wygląda tak i teraz najlepiej byłoby je nakładać na blaszkę tą łyżką do lodów. Ale my nie mamy łyżki do lodów i stwierdziłam, że w końcu nam się miarki przydadzą i spróbujemy to zrobić tymi miarkami z Ikei. Ja sobie już przygotowałam blachę, tą największą blachę, która jest w piecu, bo ciastka muszą mieć też miejsce, żeby się między sobą nie posklejały i będziemy je tutaj nakładać. Nie oszukujmy się, i tak każdy będzie wybierał ciastka, gdzie jest najwięcej groszków. Więc czekoladowych. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że potem się wybiera te, gdzie jest najwięcej czekolady. Więc po co wybierać, skoro wszystkie muszą być nawalone czekoladą? I robimy ciastka! Nie, jakoś to musimy. Zobaczymy, czy będziemy brać tą miarkę, czy mniejszą. Ale mi zależało na takiej dużej. I teraz jak sobie to tak ubiłam i ucisłam, to ciekawe, jak ja to wyciągnę. No to teraz mam miarkę ciasta. Fatalny pomysł to był, potrzebuję łyżki. To nie lepiej kulkę z tego uformować i to później rozplaszczyć? Idzie. Nie wiem, czy to do końca tak miało wyglądać, ale dobra. Ale to takie te ciastka? Paś? No bo powiedziałeś, że jest gruby. Każdy by się zabrał. To nie są równe. Po prostu tak wziąłem do ręki. Teraz to ja przyjdę zrobić inny kawałek. Czekaj. Udało nam się już uformować giga turbo wielkie ciastka ręcznie, bo nic innego nie wchodziło w grę. To wkładamy je do piekarnika i zobaczymy, jak się będą piekły. Pieczemy! Będziemy piec to około 15 minut, ale zobaczymy, jak te nasze ciastka będą się robić. Czekolada już się rozpuszcza. Ciastkowe ciasto, żeby się zrobiły i teraz niech się wystudzą i zobaczymy, czy to jest jadalne. Ciastka mamy zrobione, wyglądają smacznie i już się ślinie, bo już bym chciała je spróbować, ale generalnie, jeżeli chcecie, żeby wasze ciastka zmieściły się do jakiegokolwiek słoika, to dajcie 1/3 masy tej, którą jadałam, bo moje ciastka są aktualnie ciastkami śniadaniowymi. Jedno ciastko i śniadanie z głowy. Ale czas na test smaku. Dobra, testuję. Dobrze, że są takie duże. To pyszne to jest. No to smakuje jakoś tak lepiej niż zwykłe ciastko? Spróbuj. Pachnie orzechem.
Fajne. Bardzo smaczne. No zajebiście, że takie duże. My się z wami żegnamy. Zapraszamy do subskrybowania, zostawienia kciuka w górę. Jeżeli wykonacie jakiś nasz przepis, to koniecznie wrzućcie na Instagrama i oznaczcie nas na nim. My chętnie zobaczymy. Także do zobaczyska. Wszystkiego smacznego. Pa! Pa. Bo one ani nie są za bardzo sypkie, mm-hmm. ani... Bo są sypkie, ale no. nie są tak, że rany boskie. Że taki piach. Zobacz, mogę nim szczepać, kiedy się trzyma. I też nie są takie ciągnące. No nie? Są kruche bardzo. Bardzo sycące. Mhm. Bardzo. Ja nie wiem, czy zjem jedną. Kogo chcemy oszukać?